Cześć, witam Was serdecznie w filmie, takim w zasadzie dwutematycznym, bo poniekąd to będzie test nowości, ale będzie to też jakby prezentacja, znaczy nie jakby, będzie to też prezentacja potrójnych paletek z My Secret, bo obiecałam Wam to w ostatnim filmie, czyli w makijażu jedną marką. Może zacznijmy od nowości, co my tutaj mamy. Pierwsza rzecz, podkład. Bardzo sławny podkład z Urban Decay Naked Skin. Oczywiście do kupienia w Sephorze, no bo to Urban Decay. Cena regularna to jest 165 zł, ale ja go kupiłam jeszcze tam jakiś czas temu, jak była ta promocja tam minus 20% na cały asortyment. Także cena była zdecydowanie niższa. Podkład oczywiście dostępny w regularnej sprzedaży, to nie jest żadna edycja limitowana, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to spokojnie można sobie go przetestować w Sephorze, zobaczyć jak wygląda i tak dalej. No dzisiaj będę go testowała ja, użyłam przy Was po raz pierwszy, no i jestem bardzo ciekawa. Muszę Wam powiedzieć, że zapowiada się super. Podkład ma dawać efekt drugiej skóry, czyli taki efekt, który ja w podkładach bardzo, bardzo lubię. Na pewno nie spodoba się osobom, które lubią mocne, intensywne krycie, takie wiecie, naprawdę widoczne. Jest zbyt delikatny do czegoś takiego. Oczywiście no, można nakładać kilka warstw i ten efekt krycia wzmacniać, no ale w tym podkładzie nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby on udawał naszą ładniejszą skórę. Na razie coś takiego robi, zobaczymy jak będzie wieczorem. Czyli to jest pierwszy testowany kosmetyk. Ogólnie nie jest to nowość, bo to jest podkład bardzo znany. To jest taka nowość u mnie. Natomiast niewątpliwie nowością w ogóle jest drugi testowany przeze mnie dzisiaj kosmetyk, czyli bronzer z Vibo. Oczywiście będę się jeszcze nim zachwycać w trakcie makijażu, ale teraz też muszę Wam powiedzieć, on przepięknie pachnie. Inaczej niż pudry z Lovely. Ale również cudownie, wszystko zresztą Wam opowiem w trakcie makijażu. Wygląda to tak, kartonik taki tekturowy, no Vibo, oczywiście dostępny w Rossmanie. No i teraz, żebym nie okłamała, 20 parę złotych cena? Chyba jakoś tak. Są trzy odcienie, przynajmniej u mnie w Rossmanie były dostępne trzy. Ja mam ten najjaśniejszy i jednocześnie jedyny, w którym były drobiny. Bo w pozostałych dwóch, znaczy nie w pozostałych dwóch, bo pozostałe dwa są bronzerami matowymi. I ten, tak jak zobaczycie w makijażu, raczej nie stosowałabym go do konturowania, chociaż on zależy co kto lubi tak naprawdę, ale on bardziej przyda się do takiego ładnego ocieplania, takiego wiecie, delikatnego opalania twarzy. Bardzo piękny kolor daje, również to zobaczycie. Kolejna rzecz, to jest takie słodkie serduszko, róż z H&M-u. I od razu Wam powiem, że ja ten róż kupiłam, wiecie, na takim stojaczku z rzeczami z wyprzedaży. On w regularnej cenie kosztował 24,99, natomiast ja zapłaciłam za niego 19,99. O, wygląda tak. Przypomina te serduszka z Makeup Revolution. Też daje bardzo ładny efekt, taki delikatnie rozświetlony. Nie ma żadnych drobinek w sobie, chociaż ta jedna część, jak Wam potem swatche zrobię, to nie wiem, czy to na tych swatchach będzie widać, natomiast na żywo to widać. Ta taka morylowa część, ten pasek tu, ma takie delikatne drobinki. Natomiast po nałożeniu na twarz w ogóle tego nie widać, daje raczej takie glow, takie delikatne rozświetlenie właśnie. Więc to jest kolejny testowany przeze mnie kosmetyk. No i tak jak Wam wspominam, znalazłam to serduszko na tym takim wyprzedażowym stojaku. No akurat ja to trafiłam w H&M-ie, nie wiem czy to będzie w innych HM-ach dostępne. Może tak, jeśli się Wam spodoba, no to trzeba się po prostu rozejrzeć, trudno mi powiedzieć. Natomiast kolejne dwie rzeczy, również z HM-u, są już dostępne w sprzedaży takiej regularnej, ogólnie dostępnej, także na pewno w HM-ie znajdziecie. Mam tutaj na myśli dwie pomadki, opakowanie wygląda tak. Ja mam dwa odcienie, jeden to jest Trust Me, mam go właśnie na ustach, a drugi to jest Under My Spell. Pomadki w regularnej cenie kosztują 39,90 za sztukę. Wyglądają bardzo elegancko i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy nałożyłam na usta właśnie tą Trust Me i jestem zachwycona konsystencją. No mam tą pomadkę na ustach w tej chwili, nie wiem ile, z pół godziny, ale to jest po prostu balsam na usta. Niesamowita konsystencja. Tak jak usłyszycie to w makijażu, porównałam je do pomadek z Max Factora, które po prostu uwielbiam. Jeśli też tak długo się będą utrzymywały, to by oznaczało, że mam kolejne ukochane pomadki. Także pomadkami jestem zachwycona. Trzymam teraz kciuki za to, żeby jak najdłużej one na ustach siedziały. Chociaż ja Wam kiedyś powiedziałam, że jak dla mnie
W szminkach nie to jest najważniejsze. Najistotniejsze dla mnie jest właśnie komfort noszenia i ich konsystencja. Natomiast ile się tam szminka będzie na ustach utrzymywać, to już jest takie, powiedzmy, mniej istotne. To wszystko, jeśli chodzi o te nowości, czyli te rzeczy takie użyte dzisiaj pierwszy raz i testowane. Natomiast specjalnie na Waszą prośbę w makijażu użyłam dzisiaj paletek z My Secret, tych trójek. Tej nie użyłam, użyłam tych dwóch, żeby po prostu Wam je zaprezentować. Będą też swatche, także zobaczycie, jak poszczególne kolory wyglądają. No i w zasadzie, ponieważ zobaczymy się wieczorem, no to też się okaże, jak się sprawdziły nie tylko te nowości, ale również te trójki z My Secret. Ja je dokładnie znam, wiem, jak one się zachowają, ale jeśli Wy się zastanawiacie nad kupnem, nie wiecie, jak te cienie reagują na powiekach, w jaki sposób się zachowują, to też będziecie mieli okazję to ze mną sprawdzić. Ok, i to tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was na makijaż. Zaczynam od tego podkładu z Urban Decay, czyli od Naked Skin. Podkład ma dawać efekt takiej drugiej skóry, czyli wygładzenie, takie ulepszenie, czyli po prostu ma udawać naszą skórę, tylko taką ładniejszą. Tu jest napisane na opakowaniu, żeby przed użyciem wstrząsnąć. On rzeczywiście jak leżał w pudełku, to się tak trochę rozwarstwił, więc ja tutaj tak zdrowo nie potrząsnę, żeby to ładnie się wszystko zmieszało. I już patrzymy, jaka jest konsystencja. Pompka tradycyjna. Wyciskam trochę na dłoń. Muszę tu troszkę popompować. O, chyba załapało. Taki rzadziutki, zobaczcie. Lejący taki. No i biorę tradycyjnie mój pędzelek Hakuro, bo z reguły nim nakładam podkład. To jest mój ulubiony pędzel, albo jeden z ulubionych pędzli do podkładu. No więc dzisiaj, ponieważ testujemy nowy podkład, to użyję pędzla, który dobrze znam. Przedziwnie pachnie ten podkład. Tak trochę na pół słodko, pół syntetycznie. Tak dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie. Rozprowadza się przyjemnie. Nałożyłam taką niewielką jedną warstwę. Tak jak widać, krycie ma raczej takie, powiedziałabym, bardziej nawet delikatne niż średnie. Czyli jakichś poważnych defektów na skórze nie zakryje. Ja dzisiaj mam lekko zaczerwienioną buzię, tutaj w tych miejscach i na nosie. I tutaj sobie jeszcze dołożę, może jeszcze troszkę na czoło. A w ogóle ja Wam chyba nie powiedziałam, mam odcień 1.0. Jeszcze sobie troszeczkę dodaję. Zobaczcie, jaki on jest rzadki. Bardzo przyjemnie się go nakłada. No i tutaj na policzki i na nos, tak jak mówiłam, daję drugą warstwę. Od razu powiem Wam tak, jeśli lubicie takie maksymalne krycie, to na pewno Wam się ten podkład nie spodoba. Rzeczywiście daje efekt drugiej skóry. Bardzo ładnie się rozprowadził. Raczej się nie klei. Pachnie dosyć przyjemnie, choć tak jak wspominałam, dość dziwnie. No tak jak widzieliście, na czoło już nie dokładałam, tylko dołożyłam dwie warstwy tutaj i na nos. No i to chyba na razie tyle. Muszę Wam o czymś powiedzieć, bo nie wiem, czy to będzie widoczne na filmie. Mimo tego, że nałożyłam tutaj na policzki dwie warstwy, to na tym policzku tu przebija mi takie większe naczynko. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie Wam o tym mówię. Także no, krycie ma raczej delikatny ten podkład, ale właśnie robi taką drugą skórę. Na razie żadnych tam porów mi nie podkreślił, nigdzie nie powłaził. Wygląda to ładnie. Poza kamerą dodam korektor i bazę na powieki. Natomiast puder nałożę już przy Was, chociaż nie mam żadnej pudrowej nowości, ale chciałam, żebyście też zobaczyli, jak po tym podkładzie puder się rozprowadza. Czyli szybciutko teraz jadę z korektorem i bazą w odcienie. No i jestem, słuchajcie, na razie nie chcę się zachwycać, ale to, jaki efekt daje ten podkład, naprawdę bardzo mi się podoba. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja lubię, bardzo, bardzo lubię takie podkłady, które dają właśnie efekt drugiej skóry. Nie robią na maski, tylko są takie delikatne, po prostu udają naszą ładniejszą cerę. I ten podkład na razie to robi. Oby taki stan rzeczy zachował się jak najdłużej. A, ja Wam w ogóle nie powiedziałam, która jest godzina. Jest troszeczkę po 12. Zobaczymy się późnym wieczorem, więc no, mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Słuchajcie, wygląda to jak naprawdę moja cera, tylko taka, wiecie, ładniejsza, gładsza, bez zaczerwienień. Bardzo mi się ten efekt na razie podoba. Ale dobra, nie zachwycam się tak bardzo na razie, przechodzimy do pudru. Puder naszykowałam sobie taki standardowy, jakiego używam bardzo często, to jest jeden z moich ulubieńców, czyli Healthy Balance z Bourjois. No i oczywiście celowo używam pudru, który znam. I zagruntuję nim sobie korektor. No i zaraz będę pudrować twarz. Zobaczymy, jak to się wszystko rozprowadzi jak to się wszystko rozprowadzi na tym podkładzie z Urban Decay.
Tu mam pędzelek Maestro 143. No i pudrujemy. Zobaczcie, tutaj po prostu taka aksamitna cera się robi. Wygląda to naprawdę dobrze. Twarz po prostu jest, słuchajcie, jedwabista. Idealnie wygładzona. No i fajne jest też to, że ten podkład się tak bardzo nie klei. Wolę takie właśnie nieklejące się podkłady. Bardzo szybko się tak fajnie połączył ze skórą. Ok, przechodzimy do tego bronzera z Vibo. I jak podaje nam producent, jest to bronzer do twarzy i do ciała. Ja mam w odcieniu 01 Sandstorm. I jeśli dobrze pamiętam, to jest jedyny odcień tego bronzera, który zawiera w sobie takie drobinki. Są jeszcze dwa kolory, troszkę ciemniejsze, i tamte są już zupełnie matowe. Ten przedstawia się tak. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że przepięknie pachnie, ale nie pachnie tak jak na przykład te pudry z Lovely, czyli nie tak słodko-ciasteczkowo, tylko ten raczej pachnie jak takie przyjemne letnie perfumy. O, coś takiego. Nie wiem, czy to będzie wyczuwalne przy nakładaniu, ale jak się otworzy to pudełeczko, to czuć. A w ogóle pudełeczko jest takie tekturowe, coś jak opakowanie kosmetyków z Debalm. No i gdzieś tutaj musi mieć magnes, dlatego że ta klapka się, o, widzicie? Tak przyczepia. Dobra, biorę się za nakładanie. Tak jak mówię, ja mam ten odcień z drobinkami, ale mnie to nie wzrusza. Poza tym podejrzewam, że te drobinki, choć tu są widoczne, to po nałożeniu na skórę widoczne nie będą. Tak, po prostu to daje taki opalony efekt, takie glow, ale drobinek za bardzo nie widać. Pędzelek Ibra 08. No i najpierw tak delikatnie, bo nie chcę przedobrzyć. No i od razu Wam powiem, że idzie w taką ciepłą stronę, a zapach przy nakładaniu czuć. No mnie się podoba. Bardzo ładnie pachnie. Jeszcze Wam muszę coś powiedzieć. Przy nabieraniu, przy zetknięciu z pędzlem ten bronzer troszeczkę się kruszy. Może nie jest to jakieś, wiecie, drastyczne, no ale taki jest dość miałki. Bardzo piękny kolor ma. Takie letnie, ładne słoneczko daje nam na twarzy. Naprawdę śliczny. No i róż. Róż mam z H&M. Taki. Taki paseczkowy, trochę przypomina te serduszka z Make Up Revolution. Mam w odcieniu Blusher Pinks. Wygląda to tak. Opakowanie oczywiście takie kartonikowe. I z kolei ten róż raczej nie pachnie ładnie. Powiedziałabym, że jest taki bardzo syntetyczny. Ale za to będzie miał, podejrzewam, ładny kolor. I on jest też troszeczkę taki połyskliwy. Nie wiem, czy to będzie widać. Ta część jest taka satynowa, ta też, ale na przykład w tej morylowej części tutaj są drobinki. Może ja Wam zrobię swatch każdej z osobna, a potem zmieszamy. Tak wyglądają trzy części osobno. No i teraz zrobię Wam jakiś czysty palec tu. Zrobię Wam zmieszany kolor. Coś takiego. Też jest taki połyskliwy. Do nałożenia użyję Maestro 148 i ja sobie po prostu zmieszam delikatnie te wszystkie kolory. Róż też mi się podoba, daje efekt takiego wiosennego rumieńca, tak bym to określiła. Pachnie nieładnie, ale nadrabia to efektem. Powiedziałabym, że to jest taki słodziutki efekt. No właśnie taki wiosenny, delikatny taki. Rozświetlacza na razie nie nakładam, bo nie wiem, jak mi wyjdzie z makijażem oczu. Poza kamerą szybciutko pomaluję brwi i zaraz przechodzimy do tych cieni z My Secret. Mam pomalowane brwi i poza kamerą też nałożyłam dwa cienie, jedynki, ale zrobiłam to poza kamerą, bo jakby jedynki widzieliście w akcji w makijażu jedną marką z My Secret. Na całą powiekę nałożyłam ten kolor cielisty, to jest numer 505 i na załamanie, na taki większy obszar, kolor łososiowy, czyli 513. I teraz przechodzimy już do tych paletek trójek.
Może zrobimy tak, że ja najpierw zrobię makijaż, a potem szybciutko zrobię Wam swatche. I zacznę od tej paletki, czyli to jest Chili Chocolate. Tutaj mamy takie piękne odcienie. Aha, większość w ogóle tych kolorów. W tych dwóch paletkach kolory mamy błyszczące, takie naprawdę intensywnie połyskliwe, natomiast ta kolorowa jest matowa, no ale to zaraz na swatchach zobaczycie. Zaczynam od tej i na centralną część powieki nakładam sobie ten taki miedziany. Pędzelek, którego użyłam, to jest płaski języczek Life, czyli firma, marka dostępna w Superfarmie. O, zobaczcie te cienie, one się przepięknie mienią. Pięknie się utrzymują, ale to już widzieliście w makijażu jedną marką. Jeśli ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia, bo tam macie całą markę My Secret w akcji. Dzisiaj są tylko te cienie trójki. O, zobaczcie, to jest taki połysk. Przepiękny. Na zewnętrzny kącik nakładam ten kolor. I tu używam płaskiego języczka, takiego chińskiego, bez nazwy. Kolor, który nakładam w tej chwili, to jest taki kolor winny, troszeczkę takie bordo, różowe bordo. O, coś takiego. Załamaniem się nie przejmuję, dlatego że na załamanie dodam jakiś ciemnobrązowy cień. Niestety w tych paletkach My Secret takiego cienia nie mam, więc ten ciemny brąz dołożysz z jakiejś innej palety czy z jakiejś jedynki. Coś zaraz wymyślimy. Zobaczcie też, jak one się ładnie ze sobą łączą i tak jeden cień przechodzi w drugi. Tak naprawdę nie trzeba się za bardzo, wiecie, tutaj pędzelkiem napracować, żeby te cienie ze sobą ładnie połączyć i rozblendować. No i to załamanie, moi drodzy. Biorę paletkę piątkę z Sephory, to jest Pale to Rich Taupe, tak się nazywa ta piąteczka, i używam tego ciemnego brązu zagłębienie, żeby to porozcierać jednocześnie, no i żeby to zagłębienie troszkę podkreślić. Pędzelek, którego użyję, to Avon. Też nie ma numeru, po prostu jest to pędzelek z Avonu. No i tutaj, o, dokładnie w to miejsce nakładam i rozcieram. No i tak się bawimy. Nakładam, rozcieram, nakładam, rozcieram. Tutaj w zewnętrzny kącik też zaraz coś nałożę, może z innej paletki, no zaraz coś wykombinujemy. Dobra, mamy to. Z tej samej paletki jeszcze na wewnętrzny kącik i troszkę na dolną powiekę nałożę ten kolor. To jest takie stare złoto, zaraz zobaczycie. Natomiast wewnętrzny kącik i miejsce pod łukiem brwiowym potraktujemy takim jasnym cieniem z tej palety, ale najpierw ta. Tu mam taką małą kuleczkę. To jest pędzelek z Essence, jakiejś takiej, wiecie, nie wiem, takiej edycji wiosennej. Kiedyś takie pędzle się pojawiły. Oni co jakiś czas wraz z tymi takimi swoimi limitowanymi edycjami, z tymi kolekcjami wypuszczają czasem jakieś tam fajne pędzelki. No i to był właśnie jeden z takich, z takiej edycji. Ok, i nakładam to żółte złoto tu w wewnętrznym kąciku. I tak jak mówiłam, troszeczkę na dolną powiekę i już sobie tutaj rozcieram. I teraz w ruch idzie ta druga paletka, nazywa się Magical Girl. I tutaj, tak jak wspominałam, nakładam na wewnętrzny kącik i pod łuk brwiowy ten kolor. To jest kolor taki szampański, tak bym go określiła. Tu użyję pędzelka z Real Techniques, mały języczek, nazywa się Detailer. Pod łukiem brwiowym to może tak być, natomiast w zewnętrzny kącik nałożę trochę takiego jasnego rozświetlacza, bo cały czas jest tak za ciemno. Użyję też rozświetlacza z My Secret, czyli Glow Effect w odcieniu Moondust. I tu użyję takiego małego, okrągłego, podłużnego pędzelka. To też jest pędzel, właściwie też. To jest pędzelek marki Life. Poza kamerą szybciutko pomaluję linię wodną, nałożę eyeliner i pomaluję rzęsy i zaraz do Was wracam. Jestem z wykończonym makijażem oczu i tak sobie myślę, że słuchajcie, nie zawadzi dołożyć tego rozświetlacza, więc użyję tego samego, który nałożyłam na wewnętrzny kącik. Użyję pędzelka z Glam Shopu, to jest T9, czyli jajeczko. Dodam jeszcze trochę na łuk Cupidyna i bierzemy się za swatche. A potem będą pomadki.
No i robię Wam swatchy wszystkich tych trzech paletek. Jednej nie udało mi się użyć, no ale niestety już tutaj za bardzo nic nie pasowało, tym bardziej, że tamte kolory są takie bardzo charakterystyczne. Zaraz zobaczycie. Zaczynam od tej palety Magical, tak dobrze mówię, Magical Girl. Ten kolor tutaj jest dość mylący, bo on wygląda, słuchajcie, na biały, a tak naprawdę to jest taki trochę duochrom, dlatego że jak się go nałoży na skórę, to przebijają w nim takie niebieskie tony. Zaraz to zobaczycie. Tutaj już na palcu widać, że on jest taki właśnie taki niebieskawy, troszeczkę gdzieś tam taka lawenda też przebija. No i na skórze prezentuje się to tak. O, widzicie? Taki bardzo nieoczywisty ten kolor. Druga, czyli ta Chili Chocolate, to jest ta, którą głównie dzisiaj w makijażu wykorzystałam. Z tej chyba tylko jeden cień wzięłam, tak? To są te kolory. Przecudne. I ostatnia z tych trójek, czyli to jest Tropical Romance, takie bardzo intensywne kolory, powiedziałabym właśnie takie letnie, takie tropikalne. Wszystkie te kolory są matowe. Właśnie dzisiaj zastanawiałam, czy nie użyć tej w makijażu. I tak, no miałam dylemat, ale na coś się musiałam zdecydować. Wszystkie te kolory są śliczne i tak naprawdę widać je. Uwielbiam takie cienie, gdzie kolory są takie żywe, takie intensywne, wiecie, takie soczyste po prostu. Okej, mamy to. No to teraz przechodzimy do pomadek. No i spróbuję tutaj którąś do makijażu dopasować. Zaczynam od tej, jak ona się tam nazywa? Rust Me. To one wyglądają tak, o, mają takie biało-złote oprawki i już Wam pokazuję kolor. O, prezentuje się to tak. W ogóle bardzo elegancko te pomadki wyglądają. No i kolor jest następujący. Nawet chyba dzisiaj do makijażu będzie ten pasował. To jest taki kolor z delikatnie różowymi tonami. Taki brąz z różowymi tonami. O, tak bym go określiła. Czyli to była Rust Me i ta druga, to już jest taki chyba róż, nazywa się Under My Spell. Już otwieram pudełko i pokazuję Wam. To jest dokładnie pomadka z tej samej serii, czyli biało-złota oprawka. Aha, pod spodem jeszcze również mamy naklejki i kolory. To była Rust Me, to jest Under My Spell. I ta prezentuje się tak. W ogóle mają bardzo fajną konsystencję. Są takie kremowe, milutkie, miękkie. Efekt dają taki satynowy. Generalnie mają w pomadkach to, co ja najbardziej lubię. Jeśli chodzi o zapach, to pachną ładnie, tak słodko. Powiedziałabym, że tak troszeczkę waniliowo. No i teraz która? Wydaje mi się, że ta Rust Me będzie dzisiaj do makijażu bardziej pasowała. No i tę nakładam. Nakładam bez żadnej konturówki, po prostu samą pomadkę. Mają świetną konsystencję. Nie wiem, słuchajcie, jak będzie z utrzymywaniem się, ale w tym momencie mogę spokojnie powiedzieć, że to jest ta sama konsystencja, dokładnie ta sama, którą mają moje kochane pomadki z Max Factora i bardzo podobna do tych, które mają pomadki z L'Oreala, czyli taka miękka, kremowa, taka dosyć gęsta. Także nie ma siły, żeby ta pomadka nam przesuszyła usta. Na razie podoba mi się bardzo i kolory mi się podobają, no bo takie, wiecie, żywe, konkretne. I konsystencja też super. Zapach również bardzo, bardzo przyjemny. Więc ok, na razie mamy tak. Makijaż zrobiony. Jest godzina 10 po pierwszej. Boże, ale mi to zleciało. Jest 10 po pierwszej, ale zobaczymy się na pewno tak późnym wieczorem i zrobimy podsumowanie. Zobaczymy, jak to się wszystko zachowa, czyli wszystkie te testowane kosmetyki. No i przy okazji też zobaczycie, jak zachowają się te trójeczki z My Secret, choć one nowością jakąś tam nie są i jakby testowi do końca nie podlegają. Ale okej, widzimy się wieczorem, na razie. Hej, witajcie w podsumowaniu i popatrzmy razem, co też się tutaj zadziało. O, i wygląda to następująco. Może pierwsza rzecz, dochodzi 20, a makijaż robiłam około 13, czyli mam na twarzy około 7 godzin.
Zacznijmy może od tego podkładu, ale na początku już powiem Wam ogólnie, że tak naprawdę w zasadzie podoba mi się wszystko. Tylko teraz dlaczego? Tak jak Wam powiedziałam na początku, podkład ma dawać wrażenie, taki efekt z drugiej skóry. Ja nie wiem, co ja dzisiaj z tym wrażeniem. Ma dawać efekt drugiej skóry i to w zasadzie na twarzy nam robi. Od razu powiem tak, że ja wiem, że ja się błyszczę, ale tak ma moja skóra. To raz, dwa, to nie jest podkład matujący. Więc no jakby tego od niego wymagać nie możemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wszystkie kosmetyki pięknie się na nim rozprowadziły. Wszystko ładnie siedzi. Nigdzie mi się nic nie pościerało. Zobaczcie, nigdzie mi tutaj w żadne załamania nie powchodziło. Ani tu nad brodą, nigdzie mi się nie pozbierało. W zasadzie no wygląda to ładnie. Oczywiście, że po tam kilku godzinach noszenia ten makijaż nie jest świeży. Jasna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że jest w bardzo dobrym stanie. To kolejna sprawa i następne takie techniczne uwagi. Jeśli chodzi o nakładanie, rozprowadzanie, no to w zasadzie tutaj też żadnych uwag takich negatywnych nie mam, bo i ładnie się rozprowadził. Nałożyłam, tak jak pamiętacie, tutaj na policzki, na nos trochę drugą warstwę i jakby też się nic nie rozwarstwiało, nie robiły się żadne placki w takim sensie, że nic się nie wycierało, tylko te warstwy kolejne ze sobą ładnie się łączyły. Także podkład stanął na wysokości zadania, robi dokładnie to, co ja w podkładach lubię, więc wydaje mi się, że to chyba będzie ulubieniec. To on mniej więcej daje na twarzy taki efekt, jak dawał Perfect Tone. I mówię dawał, bo już mi się skończył. I jak daje Provoke od dr Ireny Eris. To jest mniej więcej ten typ podkładów. Przy czym ten jest zdecydowanie rzadszy niż te dwa, o których wspomniałam. To jest jedna rzecz. I wydaje mi się też, że tamte mają troszeczkę mocniejsze krycie mimo wszystko. Także no, podkład dość specyficzny. Na pewno nie dla każdego. Jeśli nie lubicie delikatnych podkładów, lubicie takie mocne, wiecie, takie hardkorowe krycie, to na pewno nie dla Was. Mnie się ten podkład podoba, bo tak jak wspomniałam, to jest to, co ja w podkładach lubię, więc jak dla mnie super. Dalej, kolejny kosmetyk testowany, czyli ten bronzer. Również specyficzna rzecz, też kwestia gustu, wiecie, czy będzie Wam się podobał, czy nie, bo tak, rozprowadzanie się, utrzymywanie, no widać jest tak, jak siedzi na twarzy, jakoś tam się, wiecie, nie pościera za bardzo. Rozprowadza się pięknie. Prześlicznie pachnie. Co do względów estetycznych też nie możemy tutaj mieć żadnych jakichś, wiecie, negatywnych uwag albo nie wiem, do czegoś się przyczepić, bo jest bardzo ładnie zrobiony. Ta tekturka jest taka mocna, generalnie no, przypomina mi trochę czekoladkę. Co do koloru, o właśnie, i tu jest to, ale nie każdemu się kolor może spodobać, no bo zobaczcie, on raczej idzie w takie, ma takie ciepławe nutki, więc no, nie dla każdego. I tak jak mówiłam, to jest ten numer 01 Sandstorm i to jest jedyny z tych trzech bronzerów, który ma takie złotawe drobinki, ale takie bardzo, bardzo minimalne. Natomiast no, na skórze tych drobinek jakoś nie widać. To znaczy nie mamy, wiecie, takiego połyskliwego brokatu. Po prostu no, daje ten bronzer taki glow, taką ładną, opaloną skórę. O, efekt ładnie opalonej skóry. Coś takiego nam robi, więc no, jeśli Wam się podoba taki efekt, to jak najbardziej bronzer mogę polecić, bo jest i bardzo fajny jako kosmetyk, bardzo ładnie estetycznie wykonany, także fajna sprawa, ale podkreślam kwestia gustu. Dalej, testowałam to serduszko z HM-u. Przypominam, że ono może być w HM-ach, możecie na nie trafić, a możecie nie. Ja je kupiłam w wyprzedaży, znalazłam i bardzo się cieszę, bo również mi się efekt, jaki daje, bardzo podoba. Daje efekt takiego delikatnego połysku. Taki efekt ja również lubię, więc tak dla mnie w porządku. Róż, tak jak widzicie, no też się utrzymał. Tutaj ten mocniejszy błysk to nie jest ten róż, tylko rozświetlacz, ale no, o, tu mniej więcej na tym obszarze mam róż, więc róż też przetrwał. Efekt daje bardzo ładny i tak jak Wam chyba wspominałam o tym w trakcie makijażu, tutaj niestety nie możemy się pozachwycać zapachem, no bo to pachnie tak sztucznie, niezbyt ładnie, po prostu takim syntetycznym kosmetykiem. No ale to tyle, jeśli chodzi o minus. Samo opakowanie też jest słodziutkie i tak. Ten kartonik też jest taki dosyć mocny, tak solidnie zrobiony. Więc jeśli gdzieś traficie to i będziecie się zastanawiać, to ja mogę polecić, bo sam kosmetyk jest fajny. I kolejna testowana dzisiaj rzecz to pomadki. I teraz również, jeśli
Lubicie pomadki, które są długotrwałe, wiecie, które się tak wpijają w usta i ten kolor utrzymuje się bardzo długo i jakby nie interesuje Was konsystencja i komfort noszenia, po prostu chodzi Wam o trwałość koloru, no to to nie są szminki dla Was, bo to są pomadki klasyczne, czyli takie, które są komfortowe, bardzo przyjemnie się je nosi, milutko się nakłada, aha, o zapachu też wspominałam, też bardzo ładnie pachną. To są takie szminki, jakie ja lubię i ja też mogę Wam je polecić. Porównałam je na początku do Max Factora i mniej więcej to jest to, słuchajcie. One się też dosyć długo utrzymywały, co więcej, po zjedzeniu obiadu, aha, wypicie kawy ich nie rusza, siedzą na ustach, to znaczy ja jedną nałożyłam, nie obie, tę. Więc wypicie kawy jej nie ruszyło, cały czas na ustach była. Po zjedzeniu obiadu zaczęła się ścierać, ale tak równomiernie, także w sumie kolor jeszcze miałam, te usta były tak jakby, takie wiecie, podkolorowane, a potem jakoś tak no, w ciągu dnia stopniowo zeszła, więc no ja nie wiem ile tam godzin ją miałam na ustach, trudno mi powiedzieć. Natomiast no trochę wytrzyma, tak jak taka zwykła, klasyczna szminka, ale taka porządna, dobrej jakości, więc pomadkami jestem też zachwycona, bo po prostu przypominają te z Max Factora, które uwielbiam i które są chyba moimi ulubionymi. Więc szminki również mogę polecić, bardzo fajne. I przypominam, że szminki są w sprzedaży takiej regularnej w HM-ie, więc no nie jest to jakieś tam, wiecie, wyprzedażowa rzecz, czy też jakaś seria limitowana. Tylko taka normalna, standardowa ich seria szminek. Ich w sensie HM-u. I zostały jeszcze cienie z My Secret, które tak oficjalnie, no niby nie były testowane, no bo ja je znam i to nie jest jakiś tam, to nie jest żadna nowość, ale ponieważ prosiliście, to użyłam ich dzisiaj w makijażu, no i no zobaczcie, no te kolory mówią jakby same za siebie, zobaczcie, cienie się trzymają. Nic dodać, nic ująć. Cienie taniutkie, oczywiście w naturze dostępne, a jak jeszcze traficie, wiecie, w promocję, to parę złotych kosztują. Naprawdę bardzo warto wypróbować nawet jedną paletkę taką, wiecie, żebyście sobie zobaczyli, jak u Was się sprawdzają i myślę, że będą Wam się podobały. Koszt nieduży, a jakość bardzo fajna. Więc no cóż, i to chyba wszystko. Generalnie test dzisiejszy jest bardzo na tak. Podoba mi się wszystko. W zasadzie nie umiałabym powiedzieć, co podoba mi się bardziej. Polecić mogę Wam wszystko. Największe obawy miałam co do podkładu, ale to dlatego, że po pierwsze on był najdroższy, po drugie, no podkład, wiecie, jest to jest taki fundament dla całego makijażu, więc jak podkład zaczyna siadać, no to cała reszta też się sypie, nie ma się co oszukiwać. No ale na szczęście podkład się spisał i wszystkie pozostałe kosmetyki też. I to wszystko w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to poproszę paluchy w górę. I jeszcze przypominam Wam o Instagramie, bo tam wrzucam różne informacje o nowościach, wrzucam Wam zdjęcia rzeczy, które na przykład będą testowane, albo którymi będę wykonywać makijaż po prostu, więc zawsze tam macie jakby takie zapowiedzi tego, co się może dziać na kanale. Ewentualnie po prostu macie jakieś makijaże, czy jakieś przykładowe swatche, rzeczy, które niekoniecznie na kanale się pojawiają, a o które gdzieś tam pytacie, więc zachęcam Was również do zajrzenia na mój Instagram. Ok, to już naprawdę dzisiaj wszystko. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!